prawo do informacji, bez tego nie ma demokracji, te mechanizmy demokracji nie działają w sposób prawidłowy. I sprawdza się to, myślę, w każdym obszarze funkcjonowania naszej rzeczywistości społecznej, politycznej, również w obszarze sztuki współczesnej, bo to są chociażby prawa artystów do wynagrodzenia, do godziwych honorariów za niewidzialną pracę, którą często wykonują. Te prawa powinny być w transparentny sposób artykułowane i też wspierane, wdrażane we wszystkich instytucjach, które zajmują się sztuką współczesną, pracą z artystami. Także myślę, że w każdym obszarze funkcjonowania naszej rzeczywistości jawność, transparencja, rzetelna informacja w jasny sposób przekazywana i jakby promowanie w ogóle takich wartości, takich postaw jest super istotne.